Mam fantastyczny pomysł. Wezmę was dzisiaj na spacer i opowiem o czymś ciekawym. Cześć, ja się nazywam Samuel i witam cię na kanale Mini Emporium Samiego. Dzisiaj postanowiłem zabrać cię na mały spacer. Postanowiłem was dzisiaj zabrać na spacer, ponieważ chcę trochę pogadać o otoczeniu. W kilku ostatnich filmach wspominałem trochę na temat tego, że bardzo istotne jest, co się dzieje wokół figurki, nie? Więc w związku z tym oraz z faktem, że w sklepie od niedawna są w sprzedaży tufty, czyli takie kępki trawy od firmy Paintforge, która jest polską firmą, więc jeżeli jak ja wspieracie polskich przedsiębiorców, to kupujcie. Dzisiaj chcę wam troszeczkę właśnie powiedzieć o tym, co jest wokół figurki. Chodźmy sobie jeszcze kawałeczek. Postanowiłem nagrać dla was dzisiaj taki krótszy film, żeby wam w ogóle powiedzieć, o co chodzi z tymi tuftami i no właśnie, dać wam możliwość wygrania kilku z nich w nadchodzącym konkursie. Więc zaczynając od początku, co to są tufty? Tufty to są takie kępki trawy, które umieszczamy na podstawce figurki. Oprócz takich rzeczy jak trawa generalnie statyczna, jak piasek, ziemia, skały, tego typu rzeczy. I te kępki trawy sprawiają, że podłoże jest jeszcze bardziej ciekawe, jest bardziej zróżnicowane i tak dalej. Zresztą, no właśnie, rozejrzyjcie się. Widzicie? Mamy kilka drzewek, mamy zieloną trawę, mamy takie poszczególne, wystające, dłuższe, żółte trawy. I to wszystko sprawia, że to podłoże wygląda nam naturalnie. Często na figurkach stosuje się, właściwie na podstawkach od figurek stosuje się zupełnie co innego, czyli tylko jeden rodzaj podłoża, na przykład tylko trawę, tylko piach i tak dalej. I to nie jest tak, że to nie jest poprawne, bo jest. Natomiast no można lepiej, no. I właśnie takie tufty sprawiają, że różnicujemy tą podstawkę, różnicujemy podłoże. Na przykład ta kępka, ponieważ zwróćcie uwagę, mamy wszędzie mniej więcej tej wysokości trawę, natomiast taka kępka wystaje dużo bardziej. I w momencie, kiedy ja sobie stanę przy niej i sobie tak stoję, wyobraźcie sobie, że wokół moich nóg jest takie koło, ok? I umieszczam na nim właśnie jakieś takie różne rzeczy. Właśnie trochę trawy, trochę coś wystającego, dużo wyższego niż zwykła trawa. To właśnie sprawia, że całe to otoczenie wygląda dużo bardziej naturalnie. I właśnie dlatego pomyślałem, że dobrym pomysłem będzie rozdanie trochę tych trawek, tych tuftów, które dostałem od Sławka właśnie w tym celu, żeby was nimi obdarzyć. Zwłaszcza kieruję to do osób, które nigdy wcześniej nie miały z czymś takim do czynienia. Chcecie po prostu sprawdzić coś nowego, więc tego trochę jest. Możecie takie pudełko tuftów. Cały czas tu jest strasznie dużo komarów, więc dlatego się tak po prostu kręcę, bo za chwilę mnie po prostu zjedzą. Może dlatego, że padało i samolot leci. Idealne warunki do nagrywania. Więc możecie takie darmowe pudełko tuftów zdobyć na dwa sposoby. Pierwszy z nich to jest wzięcie udziału w konkursie. Tutaj za chwilę wam powiem, o co chodzi i jak to można zrobić. A drugi to zrobienie zakupów w sklepie. I dostaniecie kompletnie w gratisie takie tufty do spróbowania, żebyście mogli zobaczyć, jak to działa. Od razu powiem, że jeżeli chcecie kupić jakieś inne tufty, większe, mniejsze, które aktualnie mam w sklepie, to nie ma problemu, ponieważ te, które mam przeznaczone na tą... Zaraz mnie zjedzą po prostu, Jezus Maria. Co też mi strzeliło do łba, że golden hour, tak? Że po prostu ładne światło. Nieprawda. To jest mnóstwo komarów. Jeżeli chcecie tak czy siak zrobić akurat zakupy na tufty, to nie ma problemu, ponieważ te, które mam przygotowane w ramach jakby promocji,
One nie pokrywają się z moim asortymentem sklepowym, więc i tak dostaniecie coś innego, nie musicie się o to martwić. I zostaniecie przeze mnie osobiście poinformowani. Na maila wam wyślę informację, że załapaliście się i dostaniecie darmowe opakowanie tuftów. I jeszcze do tego, oprócz tuftów, dostaniecie komplet kostek, kaszustek z logiem firmy Sławka, z logiem firmy Paintforge. A jeśli jednak nie planujesz zakupów w sklepie akurat teraz, albo robiłeś je dopiero co i chciałbyś jednak wygrać, lub chciałabyś wygrać takie tufty, to ja tego nie zniosę po prostu. To wciąż możesz wziąć udział w tym konkursie, właśnie o którym wam teraz powiem, tylko muszę stąd wiać. Będzie nagrywać w plenerze, mówili. Będzie fajnie mówili. Całe lato ich nie było. Całe lato i co? Akurat dzisiaj jest ich mnóstwo po prostu, tak? Fantastycznie. Wracam do swojej jaskini. Jeżeli podobają ci się materiały, które tworzę i chcesz wesprzeć moją działalność, możesz zrobić to na dwa sposoby. Pierwszy z nich to zrzutka i zostanie moim patronem. W ten sposób bezpośrednio przyczyniasz się do podniesienia jakości tych filmów, bo wszystkie uzbierane w ten sposób fundusze są inwestowane w sprzęt. Drugi sposób to zakupy w sklepie internetowym miniemporium.pl, gdzie sprzedaję sprawdzone i polecane przez siebie artykuły do malarstwa figurkowego. Zostając moim klientem, również wspierasz moją działalność, a do tego zbierasz punkty w moim programie lojalnościowym. No po prostu się nie dało. Najzwyczajniej w świecie. Tak jest dużo, dużo lepiej. Ach, komary to zło. Dobra, słuchajcie. Podsumowując jeszcze raz. Żeby wziąć udział w całej akcji, musicie zrobić jedną z dwóch rzeczy. Mianowicie, pierwszą z nich to jest... Właśnie mi się krzesło obsunęło. Nieważne. Pierwszą z nich jest zrobienie zakupów w sklepie Mini Emporium za kwotę minimum 100 zł. Wtedy, jeżeli będziecie w pierwszej trójce takich osób, to załapiecie się po prostu na dodatkowe tufty, które wylądują w waszych paczkach. Ja was o tym poinformuję mailowo. Oprócz tego, jeżeli się załapiecie na tufty, to również załapiecie się na kostki, więc nie dość, że dostaniecie w bonusie trochę trawek, to jeszcze będziecie mogli mieć bardzo fajnie wykonane kaszustki z logiem firmy Paintforge Sławka. Druga możliwość to jest wzięcie udziału właśnie w konkursie. I teraz jak to działa? Za tydzień ogłoszę zwycięzców tego konkursu i pokażę wam, jak nakładać takie tufty na podstawki. Tak więc od razu poleci film i dowiecie się, jak tego używać. Więc jak dostaniecie wszystko do ręki, to no nie zostaniecie z tym tematem sami. Oczywiście tufty wyślę do zwycięzców pocztą polską, zwykłym listem, więc nie musicie się o to martwić. No chyba, że tak się złoży, na przykład, nie wiem, po ogłoszeniu zwycięzców jeszcze zrobicie zakupy w sklepie, to mogę wam oczywiście dorzucić do paczki wtedy, żeby nie szło to dwoma osobnymi przesyłkami, no ale to już jakoś się dogadamy. No dobra, teraz co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Dajcie mi znać w komentarzach, do jakiego projektu chcielibyście użyć takich tuftów. I teraz co mam na myśli, mówiąc projekt? To może być zdjęcie figurki, nad którą obecnie pracujecie, zdjęcie oddziału, nad którym pracujecie. To może być na przykład nawet zdjęcie planowanego projektu. Tak, jeszcze nie zaczęliście, ale zbieracie materiały, chcecie coś zrobić i już wiecie co i jak. I możecie wysłać mi po prostu zdjęcie, nie wiem, pudełka od Games Workshop czy czegoś tego typu, jeżeli nie macie jeszcze żadnych zdjęć pod tytułem Working Progress. Co ja biorę pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzcy? Biorę pod uwagę to, jak pomysł jest ciekawy. Biorę pod uwagę to, czy no, będą łapki w górę. Biorę pod uwagę to, czy jesteście na liście moich subskrybentów. Oczywiście. No bo wy się angażujecie w moje filmy i w to, żeby one dostawały dobre zasięgi, a ja ze swojej strony daję właśnie takie tufty. I żeby wam pokazać, co jest na rzeczy. Hop. Tufty Sławka są bardzo, bardzo fajne, bo są bardzo zróżnicowane. Tu jest kilka odcieni w ogóle, żółtych trawek, zielonych trawek. O, zobaczcie. Cyk. I cyk. To są zarówno tufty 6 mm, takie jak te, na przykład. I są zarówno tufty
12 mm. Jak na przykład takie bagienne. No, to wszystko w dzisiejszym filmie. Oczywiście zachęcam Was gorąco do subskrypcji. I widzimy się tak na dobrą sprawę za tydzień. A ja tymczasem będę malował armię orków. Wy się produkujcie, bierzcie udział w konkursie, lajkujcie filmy, róbcie zakupy na Mini Emporium. I do zobaczenia w następnym. Mówię teraz do swoich patronów, wszystkich osób, które wspierają mnie na zrzutce, ponieważ nagrywanie materiałów z tym mikrofonem to jest po prostu bajka. W sensie, wiecie, praca z tym dźwiękiem to jest zupełnie co innego. I to wszystko się dzieje dzięki Wam. Dziękuję Wam bardzo.